Słychać teraz. Tylko Piotrek. Słychać mnie? Słychać tak, cię dobrze. Tak, tak. Słyszymy. Dobra. To możemy, okay. To możemy zaczynać. Okay. Mam taką prośbę teraz do wszystkich z wyjątkiem Piotra o wyciszenie mikrofonów. Serdecznie chciałem wszystkich powitać na pierwszym spotkaniu Społecznego Forum Wymiany Myśli Online w takiej nowej formule. Mm-hmm. Pasy są dość dynamiczne i ciekawe i zmuszają nas do komunikowania się w niekonwencjonalny dla nas sposób i przyspieszają pewne zachowania i sposoby komunikowania. Dlatego chciałem bardzo podziękować Piotrowi, że zgodził się dołączyć do nas i rozpocząć, inaugurować cykl spotkań Społecznego Forum Wymiany Myśli Online, zatytułowanego Polska w dobie koronawirusa. Założeniem cyklu jest zapraszanie osób publicznych i nie tylko, aktywnych w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym, zawodowym, żeby powiedzieli nam coś innego niż słyszymy naokoło. Żeby powiedzieli nam to, co nas wszystkich boli i zastanawia. Czyli to, co się dzieje tu i teraz. Czyli koronawirus tu i teraz i w jaki sposób mamy sobie z nim radzić. Tak jak powiedziałem, gościem naszego pierwszego spotkania jest Piotr Ikonowicz, działacz społeczny, polityczny, lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, człowiek od zadań trudnych, nie bojący się ich, a więc człowiek na te czasy. Zanim jednak oddam głos Piotrowi, chciałbym usystematyzować nieco naszą dyskusję. Dlatego w związku z tym, że spotkania na komunikatorach rządzą się swoimi prawami i z reguły są krótkie, to proponuję następującą formułę. Najpierw poproszę Piotra o przedstawienie krótkiego zagajenia. Zadam mu trzy pytania. Piotr ustosunkuje się do tematu i podzieli się swoimi refleksjami na temat ostatniego miesiąca, okres ponad miesiąca, a potem poproszę uczestników spotkania o zadawanie pytań. Pytanie można zadawać w różnoraki sposób, albo zgłaszając się na okienku czat, tutaj na dole mamy takie okienko czat, wpisując cyfrę 1 i już wystarczy, że wtedy ja wiem, że dana osoba chce zabrać głos, albo poprzez napisanie, jeżeli ktoś nie chce zabierać głosu, swojego pytania w oknie czat, albo również też można zadać swoje pytanie za pośrednictwem komentarza na Facebooku, bo nasze spotkanie jest transmitowane przez stronę Społecznego Forum Wymiany Myśli. Tam też można zadawać pytania. Proszę także zadających pytanie albo komentarze o zwięzłość, w związku z tym, że prosiłem o to także Piotra, bo to jest dosyć istotne, żebyśmy się zmieścili w jakiejś godzinie, półtorej z całym spotkaniem. A więc tak, może przejdziemy do konkretów. Chciałem się, Piotrze, zapytać o następujące rzeczy. Mianowicie jak oceniasz działania polskiego rządu mające na celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji pandemii dla obywateli? To jest pierwsze pytanie. Wiele się słyszy o programach pomocowych dla przedsiębiorców. Mało. O ofercie dla pracowników, bezrobotnych, osób zagrożonych, osób z niepełnosprawnościami, starszych, pracowników służby zdrowia. Jak można w tej sytuacji ocenić rząd, który się deklaruje rządem socjalnym? I trzecie pytanie. Chciałbym się zapytać, bo tak jak powiedzieliśmy, zależy nam bardzo na praktycznym wymiarze naszego spotkania o to, czy w twojej pracy społecznej, działalności społecznej w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, do Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej zgłosiły się już osoby, które napotkały różne trudności związane z nową sytuacją. Będę wdzięczny za odpowiedzenie na te pytania, Piotrze. Mikrofon jest twój. Właściwie te trzy pytania sprowadzają się do jednego, tak? Jak powinniśmy sobie radzić z tym kryzysem i z tym, który nastąpi. Dzisiaj naród skupia się wokół władzy. Myśl zasady, że jeżeli na morzu jest sztorm,
to żeby kapitał był nie wiem jakim bydlakiem, trzeba się go słuchać, żeby przeżyć. I trochę taka zasada obowiązuje wszędzie, czy to jest Korea Południowa, czy to jest Polska, czy jeszcze inny zakątek świata, no bo musimy się słuchać tych wszystkich zarządzeń po to, żeby mieć większe szanse przetrwania w sensie biologicznym, w sensie niezarażenia się i tak dalej. I z tego punktu widzenia takiego sanitarno-epidemiologicznego, ja oczywiście nie jestem fachowcem, ale no, zawsze ocenia się działanie władzy po owocach. No, na razie albo mamy fart, albo te władze, bo tego nie wiemy do końca, albo mamy duży fart, albo te władze jednak no, w porę zrobiły to, co trzeba, tak? Bo liczba ludzi wyzdrowiałych rośnie, liczba zgonów u nas jest w całości mniejsza niż dzienna w innych krajach, więc to jest tak jakby burza przeszła trochę bokiem. I oczywiście trudno powiedzieć, komu przypisać zasługę większą, czy losowi, że do nas to przyszło później, mieliśmy czas na pewne kroki zapobiegawcze. Oczywiście takie ograniczenie wolności, zwłaszcza wolności demonstrowania, zrzeszeń, zbiórek, spotkań, jest odczuwane niezwykle boleśnie i nawet jeżeli władza to robi no, pro publico bono, bo musi chronić zdrowie i życie obywateli, to rodzi się pytanie, jak długo jeszcze? I taka niecierpliwość polegająca na tym, że przecież dzieją się pod osłoną epidemii takie rzeczy, jak choćby debata o zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, która jest no, czymś haniebnym, no bo przecież ta władza wie, że gdyby oni to zrobili w normalnych czasach, to znowu by się na ulicach zaroiło od kobiet w czerni, a tak one muszą siedzieć w domu i oni tam hulają. Do tego jeszcze jest ten pomysł z wyborami bardzo niefortunny. No, jeżeli one się odbędą, to tego ja zaczynam mieć wątpliwości, bo ciągle pędzę, że nie będzie tych wyborów. Jeżeli one się odbędą, no to oczywiście ich znaczenie będzie znikome, no to będzie bardzo słaby mandat, tak, bo nie było kampanii. Chociaż ja się nie wybierałem na wybory, bo akurat nie mam żadnego swojego kandydata, więc dla mnie nic się nie zmienia. I tak się nie zamierzam żadnego listu tam wysyłać. Natomiast oczywiście najważniejsza część tego pytania, ona dotyczy skutków społecznych, nie tylko pandemii, ale wszystkich skutków społecznych, kryzysu gospodarczego, który nieuchronnie po tej pandemii nastąpi. Wiele krajów zachowało się o wiele bardziej prospołecznie, choćby Portugalia, Hiszpania, prawda, tam oczy były zwrócone na przykład na imigrantów. W Portugalii wprowadzono zasadę, że nielegalni imigranci przez kolejne 2 lata następne będą mieli prawo pobytu po to, żeby nie unikali służby zdrowia, tak? Czyli de facto, że legalizowano nielegalnych imigrantów w całości po to, żeby walczyć z pandemią. No, to jest akurat taki pozytywny skutek. Takich skutków oczywiście pozytywnych, prospołecznych w Europie i na świecie można znaleźć więcej. Ale też ta pandemia obnażyła te systemy. No, w Brazylii wszystkie zarządzenia porządkowe przeciwko pandemii no, wprowadziły kartele narkotykowe, bo rząd Bolsonaro ma w nosie dzielnicę nędzy. Słyszycie mnie? Bo Czesio się bulwersuje, więc nie. Przepraszam. Halo? Nie słyszę cię, Czesiu. Dobra, to ja będę kontynuował. Natomiast w Polsce oczywiście Mirka, nasza działaczka, pracuje w pralni i wysłano jej z datą wsteczną od 1 kwietnia nową umowę już na pół etatu. Oczywiście ona nie zamierza jej podpisywać, bo firma i tak legnie w gruzach, a chodzi o to, żeby dawać mniejsze odprawy. Mirka w wolnym czasie, kiedy nie pracuje w pralni, szyje maski dla ratowników medycznych. Maciek Stolarz, nasz działacz, odkrył takie miejsce, gdzie obozują bezdomni, no i pracujemy nad tym, nie tylko tam paczki wozimy, ale pracujemy nad tym, żeby tam chociaż jednego to miasto postawiło, żeby zwiększyć, no wiadomo, problem bezdomnych w momencie, kiedy króluje hashtag zostań w domu, jest dramatyczny. W bardzo wielu ośrodkach po prostu skoszerowano bezdomnych, powiedziano albo zostajesz i wtedy już nie masz prawa wyjścia, czyli jesteś jakby uwięziony, albo bujasz się na ulicy i już cię tu nie wpuścimy. No to jest takie rozwiązanie no, na poziomie brazylijskim, że zamyka się dzielnicę nędzy, niego nie wpuszcza, nie wypuszcza, tak? Izolujemy się od bezdomnych. Wystąpimy w najbliższym czasie, w najbliższych dniach z żądaniem do ratusza, żeby udostępnić pustostany, żeby rozgęścić, a nie zagęszczać ludzi najbardziej, najwyższego ryzyka, jeśli chodzi o epidemię. Wreszcie oczywiście cała ta tarcza antykryzysowa, no, która jest skierowana do przedsiębiorców i nie jest skierowana do pracowników.
Bo dopóki były nadwyżki, dopóki był zrównoważony budżet, PiS mógł udawać rząd socjalny, bo miał z czego. Nie musiał sięgać, jak kiedyś się wyraził prezes Jarosław Kaczyński, do tak zwanych głębokich kieszeni, bo była bo były pieniądze z tej ścigania mafii VAT-owskiej, z uszczelnienia systemu, ale przede wszystkim z dobrej koniunktury gospodarczej. Bo to jest kłamstwo, że nie było wcześniej pieniędzy na transfery socjalne. Były, tylko Platforma nie chciała ich dawać. Jak to się mówi, były pieniądze, ale nie dla nas. Tak? No i teraz się raptem okazało, i to otworzyło ludziom oczy, że te pieniądze w budżecie są, ale nie dla nas. No, przez chwilę były dla nas, a teraz mówi się coraz częściej o likwidacji programu 500+. Myślę, że ze strony Kaczyńskiego to było samobójstwo, że on się na to nie zdecyduje, ale jakieś cięcia, zwłaszcza pomocy społecznej, będą. Tymczasem stoimy u progu 2-milionowego bezrobocia. No, pamiętamy, że poprzednio w czasach takiego bezrobocia nie istniały zasiłki dla bezrobotnych, zaledwie 15% miało uprawnienie, a te zasiłki nie wystarczały na nic. Dzisiaj no, takim sprawą chwili jest przywrócenie czy stworzenie systemu efektywnych, umożliwiających utrzymanie zasiłków dla bezrobotnych, tak? Bo tego nie ma. Podwyższenie kryteriów dochodowych do pomocy społecznej, bo przy tej drożyźnie za chwilę znowu już nikt nie będzie się kwalifikował do pomocy, a wszyscy będą mieli krótko. Tak? I teraz oczywiście można by o tym mówić dłużej, ale właśnie w czasach kryzysu okazuje się, jaki jest socjalny czy niesocjalny charakter władzy. I ona ten swój wilczy pysk zaczyna pokazywać, bo rzeczywiście troszka się o firmę CCC, która produkuje beznadziejne buty i zaraz dostanie 23 miliony złotych. W imię czego te firmy duże, które dużo zatrudniają, one mają na swoich kontach miliardy, a często setki miliardów złotych. Dlaczego nie mają sięgnąć do swoich zasobów z czasów dobrej koniunktury, tylko mają sięgać do kieszeni podatnika, która powinna zasilać akurat właśnie bezdomnych, bezrobotnych i ludzi na tych najniższych, na tych obniżonych pensjach, bo wszystko można dać, na przykład wakacje kredytowe czy podatkowe można dać przedsiębiorcom, ale już nie zwykłym obywatelom, nie ludziom pracy. I kończąc tą wypowiedź, bo się tu dużo więcej byłoby do powiedzenia, ale no, spektrum jest szerokie, a czasu mało. Chcę powiedzieć, że teraz mamy hashtag zostań w domu. Ja bardzo szybko, my będziemy lansować nowy hashtag. Hashtag wyjdź na ulicę. Wtedy dopiero wywalczymy to, czego naprawdę nie zamierzają dać. Czyli sprawiedliwy podział kosztów nadchodzącego kryzysu. Możecie jechać z pytaniami. Bardzo dziękuję Piotrze za tą ciekawą odpowiedź. Czy ktoś chciałby zadać pytanie już? Halo? Tak. Radek już ma. Radek widzę, tak? A Radek ma rękę podniesioną już. Radku, proszę tak. Bardzo. Halo. Halo, słyszymy Cię Radku. Witam Was wszystkich. No, chcę zapytać Cię Piotrze o tym, jak jest, wszyscy wiemy, ale dokładnie jak myślisz, jak będzie się w najbliższym czasie, i to nie chodzi, bo 2-3 tygodnie, ale jak sytuacja będzie się rozwijać, powiedzmy pół roku, rok, 2 lata, bo prawdopodobnie cały kryzys będzie się rozwijał w takim przedziale czasowym. Mi się wydaje, że rok, dwa to będzie dopiero apogeum. Dobra, więc po pierwsze, no nie wiemy jeszcze, jak będzie z tą pandemią, na razie jest nieźle. Natomiast ona już wywołała pewne nieodwracalne skutki ekonomiczne, a co za tym idzie również społeczne. I ja chcę powiedzieć, że to jest czas, który nam no, historia podarowała. Dobrze, że toczy się ta dyskusja. Takich dyskusji my toczymy bardzo wiele w naszym środowisku, bo teraz trzeba zebrać tą drużynę pierścienia słynną, tak? Trzeba zebrać, nie wiem, 100 ludzi ogarniętych lewicowych, którzy się naradzą i podadzą sobie ręce i ruszą do budowania ruchu. Dlatego, że ja jestem przekonany, że żaden rząd prawicowy nie poradzi sobie z kryzysem społecznym, który wynika z zapaści gospodarczej. Tylko rozwiązania par excellence lewicowe, odważne, które właśnie sięgają do kieszeni korporacji, do kieszeni banków, do kieszeni ludzi najwyżej zarabiających. Ja przypomnę niedawne dane tego francuskiego laboratorium społecznego, które jest pokłosiem książek Piketty'ego, mianowicie
że 10% najbogatszych Polaków zagarnia 40% PKB. I to oni decydują o kształcie tarczy antykryzysowej. I to jest ten wróg i to jest ta barykada. Jeżeli zbierzemy ekipę, która rozumie podział klasowy, bo w Polsce ciągle się pokazuje różne barykady. Kiedy ja piszę o bogaczach, natychmiast ktoś mi pisze o kościele. Znaczy to jest sprowadzanie debaty do wszystkich innych możliwych konfliktów, żeby zatrzeć konflikt klasowy. W tym jest zainteresowany zarówno PiS, który ma tą swoją narrację narodową, i Platforma, która jest po drugiej stronie barykady klasowej. Także obie te partie są obiektywnie po drugiej stronie, tylko jedna mniej, a druga bardziej się przejmuje losem ludu. Natomiast problem polega na tym, że będzie władza leżała na ulicy, będzie wielki kryzys i wielki chaos i ta alternatywa, która wynika z tych sondaży wyborczych, nie jest dla społeczeństwa żadną alternatywą. To jest to samo, tylko gorsze, tak? Bo jeszcze bardziej znieczulone, bardziej neoliberalne. I ta trzecia siła, która miała być alternatywą, jest dopiero do zbudowania. Lewica parlamentarna no jest niestety częścią tego systemu. Ona poza jakąś tam grupką ludzi z razem no nie wyłamuje się z tej głównej narracji takiej neoliberalnej. I to jest trudne, że byłoby fajnie, gdybyśmy mieli w Sejmie lewicę, no ale tam są jakieś tam ślady lewicy. Więc musimy to budować poza parlamentem. I budować to, łatwiej byłoby oczywiście, gdyby doszło do jakiegoś katarzis, jakiegoś przełomu, prawda? W wielu krajach, na przykład blokady dróg były takim przełomem, w Polsce, a jeszcze bardziej w Boliwii, gdzie Evo Morales na fali tego buntu tych 80% Indian przejął władzę. Natomiast u nas takich łatwych pewnie sytuacji, które nam pozwolą wystrzelić, nie ma. Dlatego musimy budować tą lewicową alternatywę dla tego systemu i przygotowywać się, bo dotychczas ustawialiśmy żagle jako lewica radykalna, lewica społeczna. Na różne strony też jakby rozstawialiśmy, ale łódź nie płynęła, bo nie było wiatru, tak? I można machać żaglami, jak nie ma wiatru, to łódź nie popłynie. W tej chwili zrywa się wichura za rok, może wcześniej, tak? I my już musimy być przygotowani z tymi żaglami, musimy mieć tą łódź taką no, antysystemową przygotowaną. Przy czym my jako Ruch Sprawiedliwości Społecznej budujemy naszą wiarygodność przed tymi ludźmi, którzy się zbuntują w bardzo prosty sposób. Otóż za 2 tygodnie jedziemy do Łodzi remontować starszym niepełnosprawnym ludziom mieszkanie, bo miasto im dało mieszkanie niewyremontowane, żeby sobie wyremontowali, są starzy i niepełnosprawni. I ta walka trwa no, minuta po minucie. Ja tuż przed naszą rozmową odebrałem telefon naszej działaczki z Łodzi, że zdobyła wolontariusza hydraulika, bo już elektryka mamy, murarza mamy, ja sam będę pomocnikiem murarskim. I to będziemy oczywiście, będziemy to nagłaśniać. My mamy bardzo dobry dostęp do mediów, tak? I będziemy pokazywać, kto jest po stronie ludzi pracy, kto jest po stronie zwykłych ludzi, czynem, a nie gadaniem. Ktoś powie, że to jest kropla w morzu. Tak. Ale ta kropla, krople po kropli buduje wiarygodność. Ale przecież sama wiarygodność nie wystarczy. Musi być plan. Widzieliście jaki film Dom z papieru? Bardzo dobry serial, świetnie zrobiony hiszpański. Tam byli najróżniejsi ludzie. Co ich łączyło? Zakochali się w tym planie tego napadu. Tak? My musimy mieć ten plan wspólny, w którym się wszyscy zakochamy i którego się będziemy trzymać. Nie mamy, dopiero zręby budujemy. Na pewno trzeba liczyć na demonstracje masowe, ale przede wszystkim trzeba czekać na strajki ekonomiczne. Bo co się zmienia? Wraca 2-milionowe bezrobocie, wraca kryzys, ale w sytuacji, kiedy ludzie mają już inną świadomość, bo wiedzą, że państwo ma, tylko nie chce dać. Bo wiedzą, że pracodawcy mają, ale nie chcą dać. Chociaż to drugie wiedzą mniej. Bardziej wiedzą, że państwo. Mniej wiedzą, że pracodawcy. Ja pamiętam taką scenę, kiedy Kaczyński wyszedł przed Radę Ministrów, a tam było białe miasteczko tych pielęgniarek. I mówi, to co dziewczyny? To sięgniemy do głębokich kieszeni. A one, idiotki, powiedziały, że one w żadnych cudzych kieszeniach grzebać nie chcą. Tak? Bo to jest ta świadomość taka niewolnicza. No mówi, jak nie, to nie. I nie dali im podwyżek. Skończyłem odpowiedź na to pytanie. Dziękuję, dziękuję Piotrze za tę odpowiedź. Tutaj mamy pytanie jedno na czacie od karmazynowego Onuca. Dlaczego chce pan wspierać przedsiębiorców, szczególnie tych drobnych, kiedy to tam często panuje największy wyzysk? No właśnie, tutaj mamy taką podwójną sytuację, bo z jednej strony te małe firmy odpowiadają za bardzo dużą część zatrudnienia w Polsce. To znaczy, jak one fikną, to bezrobocie skoczy astronomicznie.
to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, one są uzależnione zwykle od korporacji, tak? Czy od samorządu. No wiadomo, że sklep w Śródmieściu Warszawy ma ceny jak kiedyś w Peweksie, no bo płaci czynsze jakieś niebotyczne miastu, tak? To znaczy biedny człowiek, na przykład w Śródmieściu, bardzo dużo ludzi w Warszawie korzysta z pomocy społecznej. To jest taki paradoks. Dlaczego? No bo ci starsi ludzie, emeryci, nie są, no te koszty utrzymania są przerażające. Właśnie dlatego, że narzuca tą cenę samorząd. Czyli jest bardzo wiele czynników, które sprawiają, że te małe firmy no, są na granicy opłacalności. Często stosuje się samowyzysk, ludzie sami, całymi rodzinami stoją w tych sklepach itd., itd. Bo głównie to są sklepy. No wiadomo, że sklepy z korporacjami handlowymi no, nie mogą wygrać i ledwo przędą. No ale oczywiście oni tą swoją trudną sytuację próbują kompensować w oparciu o taki prosty biznesplan, że albo nie zapłacę, albo zapłacę mało, tak? Będą... Pierwsze, co zrobią, to obniżą jeszcze pensję i powiedzą, dobra, to teraz będziesz pracował za połowę albo nie będziesz pracował wcale i sobie wybieraj, tak? I to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne. Nas się bardzo często namawia, żebyśmy my stawali po stronie tych drobnych przedsiębiorstw, bo oni są prawie takim drugim proletariatem. Nieprawda, nieprawda. Zawsze my mówimy, jeżeli cały twój pomysł na biznes polega na to, że nie ubezpieczysz pracownika i będziesz mu kiepsko płacił, to nie zgrywaj biznesmena, tylko idź do roboty. Iść do pracy. A wiemy, dlaczego nie chcesz iść. Bo wiesz, jak się w Polsce podle traktuje pracowników. Czyli, ale też trzeba odróżniać. No, są tacy i inni. No, z drugiej strony makroekonomicznie trzeba mieć pomysł. Co zrobić z tymi wszystkimi? Bo to jest, jak się ustala w Polsce płacę średnią, GUS to podaje, to tam jest gwiazdka i taki napis nie dotyczy firm zatrudniających do 2 milionów pracowników. Otóż ja sprawdziłem, tych firm jest 2 miliony. Przeciętnie to jest 6 milionów zatrudnionych. Znaczy ustalając płacę średnią, nie bierze się pod uwagę stosunkowo najniższych płac 6 milionów pracowników. Ale też musimy pamiętać, że te 6 milionów no nie może pójść na zieloną trawkę, w związku z czym wsparcie dla tych małych firm ma jakieś uzasadnienie. Choćby takie, żeby utrzymać pewien poziom zatrudnienia, żeby to się wszystko nie zapadło w czarną dziurę. No my nie możemy traktować na równi Coca-Coli, Google'a i pana Kowalskiego, który otworzył sklep na rogu, prawda? Jednak to są trochę inne sytuacje, zwłaszcza, że ci Kowalscy, jak mówię, odpowiadają za olbrzymią część, za około 6 milionów miejsc pracy, więc pomysł, żeby im pomagać, ale do nich ta pomoc raczej nie dotrze. Jak widać po CCC, dotrze raczej do średnich i dużych korporacji. Piotrze, kolejne pytanie, które mamy tutaj od naszego towarzysza z Wrocławia. Czy nie należałoby w tej chwili domagać się zaprzestania eksmisji na bruk do końca roku w dobie F3? Więc chcę powiedzieć, że nie trzeba się niczego domagać, dlatego że zarówno eksmisje, jak i licytacje są przez rząd zawieszone, przez parlament zawieszone do końca pandemii, nie do końca roku. I tak jak ludzie teraz dzwonią, że za chwilę ich zlicytują czy wyrzucają, mówię spokojnie. Ten właściciel pani grozi, że wczoraj taką miałem rozmowę z kobietą z Torunia, że panią wyrzuci, ale on nie może pani wyrzucić, bo żaden komornik nie podejmie eksmisji, bo w tej chwili wszystko jest zawieszone. Tak? Więc w jakimś sensie no, rząd czy władza uprzedziła to pytanie i je, no i uczyniła tak, jak prosisz to Piotr, tak? Tak. No. Tylko, że tutaj widzisz, przychodzą takie głosy, dochodzą, że to jest na 3 miesiące tylko. Nie, ja zawieszone. Wiem, tylko pamiętaj o tym, po pierwsze, że zawieszono też rozprawy eksmisyjne, czyli że terminy sądowe to będą na połowę przyszłego roku. Natomiast jeśli chodzi o liczbę wykonanych eksmisji, no to one się gromadzą i jest taki natłok, że ci komornicy jeszcze długo, długo nie wyznaczą terminu. Natomiast to nie zwalnia nas jako działaczy lokatorskich, to nie tyle, to daje nam czas, żeby sformułować odpowiednie pisma, skargi na czynność, czy poszukać jakiejś alternatywy mieszkaniowej dla tych ludzi, tak? Czyli znowu dostajemy od losu swego rodzaju prezent, tak jak przy tym ładowaniu baterii i układaniu wspólnego planu, prawda? Możemy wykonać to wszystko, na co zwykle nie mamy czasu, bo już nas goni eksmisja. Natomiast wiadomo, że one nie będą odwołane od kalendarza z Grekas, bo to jest niestety kapitalizm. Także nie czyli tylko te na bruk. Eksmisji na pewno do końca roku mówisz nie będzie, tak?
Jeżeli będą to sporadyczne i zdołamy je zablokować. No. Nam się udało zablokować wyrzucenie ludzi z kamienicy w tej chwili. No to gratulacje, wielki szacun. Widzę, że Radek chyba jeszcze coś chciał dodać tutaj, bo podnosi... Ja chciałem dodać tylko tyle to, co Piotr powiedział, że sprawa tej kamienicy namierniczej i tych 36 osób, no dzięki właśnie Piotrowi Lewandowskiemu i nagłośnieniu tej sprawy oparła się aż o prezydenta miasta Wrocławia. I jest koło tego dym i sprawa no, jest na razie w zawieszeniu. Pełnomocnik prezydenta Sutryka będzie to pilotował. Także to jest i ten właściciel, który chciał ich wszystkich usunąć na ulicę, że tak powiem, no trochę zbastował, że tak powiem. O. Ja chcę powiedzieć tobie, Radku, że ja zawsze, jak mnie pytają właściwie, no o co chodzi z tą lewicą, no przecież, bo oni mi mówią tak, wie pan to jest taki wspaniały, żeby tylko pan nie był lewicowy, nie? No to są takie ich klasyczne zagrania, a jak się domyślam, no nie jest dziwnym przypadku, że to wy blokowaliście tę eksmisję, bo ja nie znam żadnej eksmisji zablokowanej przez Ruch Narodowy. Nie mówiąc o liberała. Także tylko czerwoni, tylko my czerwoni blokujemy i to jest taki stopień do budowania tej wiarygodności, że pewnego dnia, jak ludzie się zbuntują, to zrobią to pod czerwonym sztandarem. Jest na to szansa. Ale pamiętajcie, hashtag wyjdź na ulicę. Czekamy na kolejne pytania. Gavin, tak? Proszę bardzo. Tak, podniesiłem tutaj też. Rączkę widzę. Ja mam trochę, może jeśli może trochę, ja chciałbym mówić o tym, co jest podział taki na lewicę i nie tylko taki wokół tego wirusu teraz, bo często taki dużo mówiłeś i słyszne takie, jak to będzie po wirusu, jak to będzie lewicę trzeba działać, ale mamy teraz, ja widzę jakiś podział na lewicę międzynarodowe, ja widzę taki duże w Polsce lewicę, też, że ten wirus czasami taki ludzi nie traktuje to poważnie. Nie? Nawet słyszę głosy, że to jest jakaś spiskowa taka teoria, że elity robią to, aby panować te ludzi i aby zamknąć ludzi w domu i zwiększyć władzę. Ja chciałbym tylko mówić trochę o co się dzieje na świecie, w Europie. Szczególnie takie w mojej ojczyzny w Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii mamy sytuację, co jest katastrofalne. Dzisiaj ja sprawdziłem i ponad 800 osób zginęło z powodu tego wirusa i to jest tylko, oni liczą tylko te ofiar w szpitalach. Więc na przykład ci, którzy umierają w domach społecznych, oni nawet nie liczą. Tych starszych ludzi jest ważne dla mnie. I dla mnie to jest teraz taka skrajna i bardzo skrajna polityka nieliberalna, która traktuje te najsłabszych i starszych, jak i ludzi, którzy nie są ważni. I to jest teraz, ja myślę, że dla lewicy pierwszy teraz najważniejsze, że traktujemy to jako bardzo poważny kryzys publiczny zdrowia i że musimy chronić życie ludzi. To jest najważniejsze teraz. Więc te izolacje, co mamy, te polityka, te zdalnie społeczne, to jest bardzo trudno. I bardzo trudno dla nas lewicy, kiedy państwo mówi, że musimy siedzieć w domach. Teraz jest bardzo ważne, że robimy to, aby chronić życie ludzi. Ale państwo nie pozwala nas robić to, rzeczywiście, bo aby jest takie, to jest jakoś... privilege, nie? To takie przywilejny sposób, gdzie możemy siedzieć w domu i nie iść do pracy. Dla wielu ludzi to nie jest możliwe. I jeśli możemy siedzieć w domu na jakoś, wiesz, parę miesięcy, co jest chyba potrzebne, aby walczyć z tym wirusem, więc państwo musi dać ludziom możliwość siedzieć w domu. To znaczy, że musi płacić ci ludzi, którzy nie są istotne pracownicy, w sensie pielęgniarki i tak dalej, że oni mogli siedzieć w domu i nie iść do pracy. Więc po pierwsze, dla mnie takiej lewicy musi mieć jakoś program, aby chronić ludzi od tego wirusa i traktować jakoś bardzo poważnie. To nie jest żart, to nie jest coś w Polsce na razie, to nie jest najgorzej sytuacji.
ale może tak być, bo teraz ten rząd zaczyna rozluźnić albo mówić o te restrykcje, to mogę doprowadzić do jakiejś katastrofy podobnej jak Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i tak dalej. Więc to jest takie pytanie związane z tym, jaki jest problem lewicy teraz? Jak możemy działać, jak siedzimy w domu i jak, co powinniśmy domagać teraz? Bo po kryzysie ja widzę to. Ja zgadzam się z tym wszystkim, co mówiłeś. Idziemy, wiesz, to będzie strajki, demonstracje i tak dalej. Ale co teraz? I co, jakie powinno być stanowisko lewicy wobec polityki rządu? Znaczy, ja nie jestem zdania, że powinniśmy siedzieć w domu. Ja myślę również, że ci, którzy uważają, że ta epidemia jest wymyślona i że to jest manipulacja, sami na wszelki wypadek jednak chodzą w rękawiczkach i w maseczkach. Czyli to jest taka podwójna moralność i to jest taka głupia gra polityczna, bo ludzie tego nie kupią. Ludzie widzą, co się dzieje wokół na świecie i doceniają to, co robi nasz rząd, tak samo jak w Korei docenili to, co robił rząd koreański. I trzeba to po prostu rozumieć, że trzeba się bronić i że to jest wszystkie ręce na pokład. Tu nie ma, nie będą być podziałów, ale podział polega na tym, że nawet wobec zdrowia i życia ludzie nie są równi w kapitalizmie. I najlepszym dowodem jest to, że właściwie rekord nieudaczności i niesprawiedliwości w walce z tą pandemią dokonują Stany Zjednoczone, prawda? Gdzie Trump najpierw lekceważył, potem zwalił na ONZ, a w końcu okazało się, że czarnoskórzy umierają tam kilka razy częściej na tego koronawirusa, mimo że nie są większością, tylko mniejszością. Ponieważ to najmniej chronieni, mają najmniejszy dostęp do służby zdrowia, to pojawiły się rasistowskie teorie, że czarny człowiek jest bardziej podatny na wirus, tak? Jest mniej podatny na medycynę niestety. I tutaj w Polsce my mamy swoich, że tak powiem w cudzysłowie, czarnoskórych. To są więźniowie na przykład i bezdomni. Jeśli chodzi o bezdomnych, no to my jeździmy po tych skupiskach bezdomnych i staramy się pomagać. Jeśli chodzi o więźniów, to ja prowadzę, właśnie prowadzimy wielką kampanię na rzecz przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w dobie pandemii w zakładach karnych. Do niedawna w zakładzie karnym w Białołęce, gdzie byłem dwa razy, raz jako internowany, raz jako aresztowany za blokowanie eksmisji już za tej Nowej Polski, z kranów nie ciekła, tylko kapała woda. Udało nam się zrobić interwencję i woda znowu cieknie. Klawisze, służba więzienna nie nosiła masek, nie nosiła rękawiczek. Niby dla żartu kasłali na osadzonych. Tak? Był bunt w Goleniowie, bo nie chcieli dać tych maseczek i rękawiczek tym funkcyjnym więźniom, którzy sprzątają. Tak? Bali się, był niedawno bunt w jednym z więzień, teraz nie pamiętam, stłumiony zresztą na wschodzie Polski, stłumiony zresztą bardzo brutalnie, a te bunty w więzieniach się będą nasilać, bo ci ludzie są zamknięci i pozbawieni, na przykład oni proszą o środki dezynfekcyjne, a służba więzienna im odpowiada, że wam nie są potrzebne. Pamiętajcie o tym, że więźniów w Polsce się nie leczy, że ludzie chorzy na raka dostają aspirynę czy paracetamol na bóle rakowe, tak? Że myśmy mieli znajomego, który u mnie mieszkał, Stefana, który miał zapalenie trzustki, a leczyli go lekami bez recepty. I gdyby 200 osób nie zadzwoniło do dyrektora więzienia z pytaniem, jak się czuje Stefan, że on już oszalał i pobiegł do celi Stefana i pyta, panie, kim pan jest? A on mówi, człowiekiem. Tak? To myśmy go uratowali, a ilu się nie udało uratować? Więc jeżeli na co dzień nie leczy się więźniów, co jest powszechnie uważane za torturę, to wyobraźcie sobie, co się dzieje teraz i jak oni są przerażeni, kiedy ich się podobnie traktuje w czasie pandemii. To jest wielka lekkomyślność władz więziennych, bo to się może skończyć po pierwsze epidemią i ogniskami zarazy w samych zakładach karnych, a po drugie buntami, bo już jeden bunt mieliśmy. To są te dwie grupy najbardziej zagrożone. Bezdomni, te najsłabsze i więźniowie. I kto się o nich upomina? Lewica. I my, tak jak jedziemy robić ten remont, jak gdzieś trzeba pojechać, to się jedzie. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że kobiecie chcieli zabrać dzieci tu pod Warszawą, 40 kilometrów, bo mieszkała w zagrożonym budynku przez katastrofę budowlaną. I ona znalazła sobie mieszkanie, ale nie miała na kaucję. I wyobraźcie sobie, że w kilka dni ludzie te 1200 zł zebrali, ja wypłaciłem
Pojechałem, wręczyłem, niedawno mi dał sygnał, że już mieszka z dziećmi w nowym mieszkaniu i że tych dzieci już jej nie zabiorą. Więc takich rzeczy dzieje się wiele. Ja już nie przyjmuję na przykład klientów kancelarii, ale rzeczywiście działamy. Czyli tu i teraz my nie powinniśmy pozostawić żadnej wątpliwości, że we wszystkich sprawach, które dotyczą walki o bezpieczeństwo, zdrowia i życia obywateli, jesteśmy po stronie rządu. Jesteśmy całe społeczeństwo jak jedna ręka, bo to jest kwestia wyższej konieczności. Mówię, to jest statek w czasie burzy. Natomiast potem ich rozliczymy. A dzisiaj już walczymy o to, żeby ta pomoc nie była tylko dla wybranych. Przecież mówi się o Włoszech, gdzie tam tyle ludzi umiera i że się wybierało, komu podłączyć respirator, i tam przeciętna wieku tych, którzy umarli, jest 89 lat. To wyraźnie była selekcja, że starych się nie ratowało, tak? No ale przecież obok tego już nikt nie transmitował. Są te prywatne kliniki, gdzie każdy miał nie tylko respirator, ale i własną salę, tak? Bo to jest wynik właśnie tej prywatyzacji służby zdrowia, to co widzimy w Stanach. Kraje bardziej zorganizowane, bardziej socjalne, no, bardziej demokratyczne niż Stany, no, radzą sobie z pandemią o wiele lepiej. Ale też kraje wschodu, kraje kolektywistyczne, gdzie myśli się w kategoriach dobra wspólnoty, a nie tylko indywidualnych. To jest bardzo ważne. Radku, ja widzę, że chcesz zabrać głos, ale zaraz ci go damy. Tylko mamy jeszcze tutaj dwa pytania od Tomasza i od Piotra. Mam pytanie, czy ja mam je odczytać, czy wy sami chcecie je zadać? Ode mnie? Tak. Nie. Tomasz? To jest od Tomasz Kochmański. Tomek? Może pan przeczytać. Dobra, dzięki. Czy uważacie, że ofiary śmiertelne koronawirusa są zaniżane? Córka przyjaciela mojej rodziny zachorowała na niego, a wczoraj umarł właśnie on. Z tym, że jako powód zgonu podano zawał serca, gdzie nigdy nie chorował na serce. Uprawiał sport i raczej miał mocne serce. To jest jeszcze jedno pytanie. Jeszcze przeczytam te drugie i dam Radkowi, żeby te zblokować, tak jak wcześniej mówiliśmy, próbować zblokować pytania. Pytanie Piotra Ciszewskiego. Piotrze, chcesz sam czy czytać? Mogę zadać. Dawaj, proszę bardzo, Piotrze, proszę. Dobrze, Piotrze, czy nie wydaje ci się, że sytuacja pandemii może być okazją do zastosowania doktryny szoku, tej, o której pisze Naomi Klein, bo władza już teraz kupuje nowy sprzęt dla policji, i widać, że jednak szykuje się do starcia ze społeczeństwem, jeśli te protesty społeczne wybuchną, więc może powinniśmy się szykować jednak na to, że będzie ostra konfrontacja, jeśli skończy się ta sytuacja kryzysowa. Radku. Ja mam tylko taką uwagę, Piotrze, odnośnie przyszłości. Ta cała sytuacja, nie tylko u nas, ale na całym świecie pokazuje, że lewica przede wszystkim musi postawić w swoim przyszłościowym programie na dwie bardzo silne elementy. Oprócz tego, co ty mówiłeś o pracobiorcach. To jest edukacja, świadomość i druga służba zdrowia. No to całe wszystkie lata, 30 lat, kiedy wmawiano, że wszystko trzeba prywatyzować, dzisiaj zbankrutowało. No po prostu nie ma tego. I jest jeszcze jedna taka moja uwaga, ale to już też tak przyszłościowo chyba, i to byśmy musieli się kiedyś później zastanowić. Powinniśmy przestać mówić o pracodawcach, bo to wygląda tak, jak ktoś pracę daje. Nikt tej pracy nie daje, oni kupują naszą pracę. A to tylko taka uwaga, Piotrze. Dziękuję. Piotrze, prosimy. No po pierwsze to zaniżanie, zawyżanie. Ja myślę, że na początku była taka polityka, żeby nie było paniki, tak? Wiele rządów tak zareagowało na początku, że próbowali lekceważyć, no żeby nie wywołać paniki. No potem jak dotarło do nich, co się dzieje, zaczęli pomału publikować coraz bardziej wiarygodne dane. Światowa Organizacja Zdrowia skorygowała sposób klasyfikowania zgonów, bo dotychczas rzeczywiście było tak, że jeżeli ktoś miał choroby towarzyszące, a nie został poddany testom na obecność COVID,
to uznawano jako przyczynę zgody te choroby towarzyszące, no bo nie było pozytywnego testu. W tej chwili, jeżeli były objawy COVID, to WHO nakazuje jednak podawać jako przyczynę COVID, a nie te choroby towarzyszące. I to zaowocowało tym, że liczba wykazywanych zgonów nieznacznie wzrosła. Natomiast oczywiście u nas też jest tak, że ludzie mrą w domach pomocy społecznej i tego się nie ewidencjonuje. Ja bym chciał tylko przestrzec przed taką wizją, którą niektórzy roztaczają, że oto lekarze to jest jakaś armia Jarosława Kaczyńskiego. No nic bardziej błędnego. Ci ludzie mają jakieś poczucie odpowiedzialności i gdyby masowo zaniżali te ewidencje śmiertelności, to przyczynialiby się do rozprzestrzenia pandemii, do zlekceważenia jej powagi. Ja myślę, że jakaś część, duża lekarzy po pierwsze jeszcze wie, że są lekarzami i co to znaczy. A też olbrzymia część lekarzy, to jest środowisko inteligenckie, no nie jest zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego, w związku z czym na pewno nie będą robić tego typu przysług, łamiąc przysięgę Hipokratesa. Natomiast rzeczywiście co do tej zaniżonej liczby to była i w jakiejś mierze jest prawda i to niestety jest zjawisko nie tylko polskie, ale dość powszechne. Natomiast nie jest tak, jak niektórzy próbują twierdzić, no bo powiedzmy nawet jeżeli trzykrotnie zaniżono, to zmarło u nas 1800 osób, tak? No to wiele krajów chciałby mieć taki wynik. Więc no mówię, skala jednak u nas na szczęście i cieszmy się z tego jest mniejsza. Co do pytania Piotra Ciszewskiego, rzeczywiście jest coś takiego paradoksalnego w tym, co ja mówię, że powinniśmy wspierać rząd, a z kolei rząd już się szykuje na rozprawę ze społeczeństwem. No tyle tylko, że ja przestrzegam zawsze moich kolegów na lewicy i siebie samego przed taką postawą wiecznej awangardy, która wie lepiej. Bo dzisiaj w oczywisty sposób społeczeństwo skupiło się wokół rządu, bo jest przerażone. I wyprzedzanie świadomości społecznej poprzez atakowanie tego rządu wtedy, kiedy on walczy z epidemią i ludzie trzymają kciuki za ministra Szumowskiego i tak dalej, byłoby nierozsądne. Natomiast co ciekawe, pandemia skupia poparcie dla rządu. Wyniki sondaży PiS-u są no, porażające. Tak, on mają w niektórych sondażach więcej głosów niż cała opozycja razem wzięta. Tak? Natomiast z chwilą, kiedy się skończy pandemia, czyli minie strach, bo zawsze... Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś Platforma wygrała wybory chyba europejskie takimi plakatami Silna Polska w bezpiecznej Europie, tak? I z Tuskiem. Chodziło o straszenie Rosją wtedy. Bardzo to dobrze zadziałało, wygrali, tak? Więc to straszenie i strach zawsze jest czynnikiem mobilizującym poparcie dla władzy, ale po strachu przyjdzie gniew, bo przyjdą skutki gospodarcze i przyjdą te niesprawiedliwe decyzje w podziale. I wtedy trzeba się rzucić rządowi do gardła, a dzisiaj trzeba to przetrzymać. Nie wolno się pospieszyć. Trzeba wybrać moment, kiedy pójdziemy z tym hashtagiem wyjść na ulicę. Wreszcie trzecie pytanie, no ono jest bardzo szerokie. No, mogę się z tobą tylko zgodzić, że musimy... Wiadomo, że wśród tych spraw najważniejszych są mieszkania i służba zdrowia. Tak? To są najważniejsze problemy dzisiaj polskiego społeczeństwa. I na te pytania, co z tym zrobić, trzeba odpowiedzieć. No wiadomo, podnieść stawkę zdrowotną. Wiadomo, że... Ja dam taki przykład znowu z Portugalii. Jak oni zaczynali się porać tą epidemią, to pierwsze, co zrobili, to z głupia franc, z cicha pęk, zadali prywatnym szpitalom pytanie, ile mają respiratorów, ile mają sprzętu ratującego życia. A kiedy ci odpowiedzieli, to położyli na tym łapę. I to jest dostępne powszechnie. To jest lewicowy rząd, tak? Więc my musimy opowiedzieć naszym zwolennikom, że my zrobimy tak samo, prawda? Że w chwili próby wszystko jest dla nich, bo najważniejsze jest życie, a nie zysk, prawda? I to, bo to jest istota. Jeżeli przeciwstawimy kategorię zysku i kategorię ratowania życia i zdrowia, to mamy ludzi w sprawie zdrowia po swojej stronie. A co do edukacji, wiesz jak to jest? Jak dzisiaj wychowamy młodzież, wychowamy młodzieżówki porządne i jak część tych młodych ludzi albo pójdziemy w media społecznościowe i dotrzemy do moich dzieci, którzy już dawno nie oglądają telewizji, ja mam czwórkę dzieci, żadne nie ogląda telewizji, jeżeli do nich dotrzemy przez media społecznościowe, to może część z nich zostanie nauczycielami i wtedy zaczniemy odbojowywać edukację. Innej drogi nie ma.
muszą być lewicowi nauczyciele, charyzmatyczni. Dziękuję, Piotrze. Jeszcze jakieś pytania? Drodzy uczestnicy? Ania tam chce. Ania widzę chce, tak? Aniu, prosimy. Ania. Na razie nie mam pytań, bo jak gdyby zgadzam się całkowicie z tym, co Piotr mówi, także i rozumiem, co ma do powiedzenia, także na razie dziękuję. Dobrze, Radek, widziałem, jeszcze coś chciał dopowiedzieć tam. Ja chciałem jeszcze raz dopowiedzieć, Piotrze, odnośnie tego języka. Pracodawcy, tak naprawdę między nami mówiąc, nikt pracy nie daje. Oni kupują naszą pracę. I trzeba powoli zacząć wracać do pewnych standardów, bo to się zrobiło tak, że pracodawca, czy kapitalista, czy właściciel kapitału robi komuś łaskę, że on go łaskawie zatrudni. To jest pewien retoryczny, ale bardzo znamienny rytm. To tylko tyle. Ale przekonuje się do tego, co Piotr już od wielu lat mówi, bo ja kojarzę właśnie to rozróżnienie, właśnie ten propozycję zmiany języka dotyczące, kto jest tutaj pracodawcą. Właśnie z Piotrem Ikonowiczem, Piotrze, tutaj gratulacje. To jest mylenie krwiodawcy z krwiopijcą. No właśnie. No właśnie. Gavin jeszcze widzę podnosi rękę tutaj. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej. Dobra. Mów pierwszy, dobrze. Brawo Piotrek, już hashtag wyjdź na ulicę. Jedziemy w tą stronę. Bardzo pięknie ktoś już skomponował. Ja chcę powiedzieć, że jakby istotą tego sporu między pracodawcą a pracownikiem, mamy dwa czynniki tego sporu. Pierwszy to kto ponosi ryzyko, tak? Bo bardzo często się szermuje tym, że wprawdzie ty masz pewną pensję, a ja ponoszę ryzyko. Zaraz. Właśnie mogą obniżyć o połowę. Czyli kto ponosi ryzyko? Pracownicy ponoszą ryzyko, tak? Natomiast kto ma korzyści? Kto ma zyski? No pracodawca ma zyski. Oni mają tylko nędzną pensję, która wystarcza ledwie na przeżycie, a często nie wystarcza, bo przecież olbrzymia część ludzi pracy zarabia albo płacę minimalną, albo niewiele ponad płacę minimalną. To jest właściwie większość. Czyli większość ludzi w Polsce, nawet mający umowę o pracę, co jest taką nowością, że są powszechniejsze umowy o pracę rzeczywiście, to są biedacy, to są tak zwani working poor, czyli pracujący biedacy. I w istocie, żeby obudzić świadomość klasową, trzeba przypomnieć taką figurę Marksa, tak? Że idziesz do pracy i dostajesz pensję, powiedzmy, że 8 godzin, tak? Nie, ale płacą ci za godzinę, a 7 godzin jest gratis, tak? Bo resztę przejmuje pracodawca. I że trzeba nauczyć też ludzi pracy, załogi, związki zawodowe zaglądać do kieszeni pracodawcom. Bo bardzo ważne jest, żebym ja wiedział nie tylko ile dostanę za moją pracę, bo to jest kieszonkowe tak naprawdę, tylko ile ja w ciągu dniówki wypracowałem zysku dla mojego pracodawcy. Bo wtedy pojawia się pytanie, jak ten zysk dzielimy? Po połowie się dzielimy, czy jak? Nie? A może chociaż 10% odpalisz, bo dużo masz. Masz z czego? Daj, bo masz, tak? I to jest zupełnie inny rodzaj rozmowy. Oczywiście też pracodawcom my mówimy przewrotnie, że ty teraz cierpisz na ten syndrom niewolnika, że jak się odwrócisz, to niewolnik zastyga, tak? Musisz go ciągle pilnować, a jeszcze cię może okraść, bo po drugiej stronie jest takie twierdzenie, że to nie kradnie od swojego pracodawcy, no krada własną rodzinę. Ja pamiętam to powiedzenie. Czyli jest wrogość, tak? A gdybyśmy się umówili, że ty mówisz, ile zarobiliśmy wspólnie, bo przecież żadna wartość nie powstaje przez pracę, i mówisz, ile z tego dla załogi. A wtedy załogi nie trzeba pilnować, ona się stara. Oczywiście finalnie to się robi spółdzielnia pracy i to jest może docelowo. Jeszcze Gavin widzę tutaj zaznaczył, że chce zabrać głos. Tak, proszę. Mam pytanie o wyborach prezydenckich. Jeśli będą, jaki powinien być stosunek lewicy do tych wyborów? Moim zdaniem oczywiście zwykle
No nie ma kandydatów, co jest moje bajki takie w tych wyborach, ale chyba zagłosowałabym za Biedronię, jeśli wybory były w normalnej sytuacji, ale ja w moim zdaniem powinien, lewica powinna bojkotować w tych wyborach z prostego powodu, że te wybory zagraża zdrowie ludzi. Co myślisz o tym, Piotrze? Ja już się wyraziłem bardzo jasno kilka miesięcy temu, że nie wybieram się na wybory, bo nie mam swojego kandydata, więc przede mną nie stoi dylemat kopertowe, niekopertowe, bo dla mnie jakby problem polega na czym? Gdyby startował Adrian Zandberg, to może nawet osiągnąłby wynik nieco mniejszy niż Biedroń, chociaż Biedroń ma połowę tych głosów, co ma całe ugrupowanie mniej więcej, więc nie ciągnie w górę, tak? Ale co byłoby ważnego w tym, żeby startowałby Adrian Zandberg? Adrian Zandberg wykorzystałby te wybory jako mównicę do powiedzenia ważnych rzeczy, o których my tu dzisiaj rozmawiamy, a które nie docierają do szerszego grona. Bo on mniej więcej myśli tak jak my, może bardziej socjaldemokratycznie, ale jednak jest po tej, a nie po tamtej stronie barykady, jak tych kilku posłów i posłanek z Lewicy Razem. Natomiast rzeczywiście same wybory, te takie korespondencyjne, ja bym się aż tak bardzo nie czepiał o technikę wyborów, tak? Bo może takie nowum jest możliwe, my przecież dawno już myślimy o tym, żeby było głosowanie elektroniczne, prawda, przez internet, że to przecież jest możliwe. Więc to jest tak gdzieś pół drogi, prawda, że można tam wysłać ten głos pocztowo. Natomiast najważniejszą częścią każdej kampanii wyborczej nie jest to, kogo nawet wybiorą często, tylko to, co zostanie w czasie kampanii powiedziane i zapamiętane. Otóż poza dukaniem Dudiego, czyli tym produkowaniem się obecnego prezydenta, to jest po prostu słaby. No. Nie ma indywidualności, nie ma wdzięku, nie ma seksapilu, nie ma charyzmy. No jest po prostu takim urzędnikiem, takim kimś, kogo się napełnia treścią i on wydaje lekcje. Tak? To jest taki facet. Też nie mam powodu go szczególnie nie lubić, ani lubić. To nikt się właściwie w mediach nie pokazuje, bo jest pandemia, tak? Bo nie ma spotkań, bo właściwie nie ma debat, bo nie można się spotkać w studiu telewizyjnym i pokłócić. Ja nagrywam programy Sprawy dla Reportera na Skype'ie, tak? Więc to jest wszystko postawione na głowie. Demokracja, no gdybyśmy uważali, że demokracja polega wyłącznie na wyborach, to nie mielibyśmy najmniejszego powodu, żeby krytykować demokrację w Rosji czy na Białorusi, bo tam jakieś wybory się odbywają. Tylko nigdy nie ma prawdziwej kampanii wyborczej, w której wszyscy na równych prawach czy na podobnych prawach uczestniczą. I w tym sensie pomysł, żeby zrobić wybory bez kampanii wyborczej czy bez debaty publicznej, jest głęboko niedemokratyczny i autorytarny i przede wszystkim głupi, bo mówię, mandat tego prezydenta będzie żaden. Ale ja nie, i tak się nie wybierałem. Ja nie chcę teraz z oczywistych przyczyn wymieniać tych wszystkich powodów, dla których nie chciałem iść na te wybory, dlatego że uważam, że nie ma sensu antagonizować naszego środowiska. Tak? Po prostu każdy ma swoje zdanie i tutaj byśmy się nie będziemy się publicznie atakować. Tak? Natomiast no jedno powiem, no, jeżeli na 1 maja w zeszłym roku Biedroń złożył życzenia zarówno pracownikom, jak i pracodawcom za to, że dają miejsca, że dają pracę, tak jak słusznie Radek powiedział, że wcale nie dają, tylko kupują. Tak, więc to jest taka sytuacja. Natomiast ja myślę, że nawet jak oni zrobią te kopertowe wybory, to nic wielkiego się po tym nie zdarzy. Tak? I co ciekawe, bo tutaj trzeba jednak w tym rządzie rozróżniać różne osobistości. Otóż mi się bardzo podoba minister Szumowski, który poparł pomysł, żeby przedłużyć kadencję w związku z koronawirusem prezydenta i zakazać mu już dalszego kandydowania. To jest rozsądny pomysł. To zdaje się, dzisiaj to mają procedować. No, więc widzę, że jest szansa, że z tego wybrną. Widzę, że Ania zgłasza się do głosu. Prosimy. Tak, ja chciałabym przedstawić jednak odmienne swoje zdanie, ponieważ to, czego najbardziej się obawiam się dyktatury, która zostanie wprowadzona po wygranych wyborach prezydenckich i skutków tej dyktatury. Sądzę, że absolutnie PiS Kaczyński nie ma żadnych skrupułów,
żeby rozprawić się z każdym swoim wrogiem po no jednak takim przejęciu władzy na następne lata, a to wybór w tej chwili Dudy na prezydenta jest właśnie zapowiedzią dalszego takiego działania. Więc myślę, że niestety namawianie ludzi do tego, żebyśmy jednak szli do wyborów w sytuacji, w której mamy stan taki, że większość ludzi, tak jak tutaj na przykład Piotrek o tym mówi, nie pójdzie na wybory, mnóstwo ludzi uległo jeszcze nie tylko z naszej lewicowej strony, ale uległo tym w moim przekonaniu nieprzemyślanym kampaniom pod tytułem bojkot wyborów, pod tytułem palimy karty wyborcze, dlatego że w tej chwili już jest, bo wystarczy, że parę procent uleknie takiemu podejściu i okaże się, że w pierwszym terminie Duda zostanie prezydentem i potem to, co nam zostanie do zrobienia, to już tylko wychodzić na ulicę. Więc jeżeli zgadzamy się, że mamy szansę z siłami samoobrony, wojsk, ochrony, jak one się teraz te macierowiczowskie jednostki nazywają, z policją i tak dalej, że mamy szansę wygrać tą wojnę, no to ja jestem za. Jeżeli natomiast nie widzimy takiej szansy, to naprawdę przemyślmy to, czy jednak nie pójść głosować po to, nie po to, że lubimy Biedronia, nie po to, że mamy swojego kandydata, tylko właśnie głosować przeciw. Oddać głos na kogoś, kto nie będzie Andrzejem Dudą, nie będzie jego długopisem Kaczyńskiego. Tyle. Dziękuję. No to ja tu się oczywiście nie zgadzam z kilku powodów. No pierwszy jest pragmatyczny. Otóż z badań opinii publicznej wynika, że 80 kilka procent obywateli jest przeciwnych wyborom w tym terminie, tak? Czyli ponad połowa wyborców PiS-u też nie chce wyborów 10 maja. Co to znaczy? To znaczy, że my nawet niech on sobie wygra 90%, to pójdą, ale będzie jak Łukaszenka. No będzie jak Łukaszenka i to wtedy jest po prostu śmieszne i nie daje żadnej podstawy do zwiększonej pewności siebie Kaczyńskiemu, który miałby tutaj robić dyktaturę. Zresztą Kaczyński nie musi w Polsce robić dyktatury, dlatego że Kaczyński wygrywa kolejne wybory i jego ugrupowanie przoduje we wszystkich sondażach, a ty głównie dlatego, że wszystkie poprzednie rządy były neoliberalne, a ten jest neoliberalny mniej. Tak? I to już ludziom wystarczyło. Dostali coś, a kiedyś nie dostawali nic. Mało tego, to coś to nie jest rzecz godna pogardy. To jest coś ważnego, bo utrzymuje ich na powierzchni. Tak? Pozwala im przetrwać. Natomiast w ogóle pomysł taki, po drugie pytanie, kto miałby wyjść, bo ja już widziałem, jak wychodziła na ulicę wkurwiona klasa średnia i mnie to w ogóle nigdy nie zainteresowało i nigdy tam z nimi nie poszedłem. Tak? Ja czekam, aż wyjdzie lud. I wtedy oni się będą mieli naprawdę czego bać. Piotrze, dwa pytania z komunikatorów. Pierwsze od Bogusi. Czy nie przeraża pana brutalność policji w czasie pandemii? Ja wiem na przykład, że w Hiszpanii zarobienie zdjęcia czy filmowanie komórką pałującego policjanta idzie się do więzienia. Ja wiem, że we Francji policja w czasie protestów morduje ludzi, nie tylko, są torturowani, są bici. Ja polską policję określam kategorią policja light, czyli policja taka lekka. Oczywiście, że zdarzają się wszędzie jacyś nadgorliwcy, zwyrodnialcy, idioci. Natomiast byłem w te święta na działce, jechałem 50 kilometrów. Nie spotkałem nie tylko ani jednego radiowozu, ale widziałem może 2-3 samochody i miałem wrażenie, że jesteśmy po ataku nuklearnym i czekamy na falę popromienną. Czyli nie trzeba ludzi zmuszać, ludzie zostali w domach. No tak jak mówię, ja nie wiem nic o żadnej brutalności, która byłaby masowym zjawiskiem. Natomiast zawsze przeraża mnie incydentalna brutalność policji. I powrót do polityki wyborczej. Czy to prawda, że te wybory kopertowe mają być obowiązkowe? Dochodzą słuchy, że za nieoddanie karty ma grozić do 3 lat więzienia.
Znaczy, po pierwsze, trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dochodzą słuchy. No, wszyscy mamy oczy i umiemy czytać. Wiemy, że takiego przepisu nie ma. Co do obowiązkowości wyborów, no to wiemy, że w niektórych krajach demokratycznych, takich jak Belgia, za nieuczestniczenie w wyborach grozi mandat. Z tego, co wiem, w tym projekcie, który dzisiaj jest aktualny, czy procedowany. Były oczywiście takie pomysły i one też, to jest tak, że jak się zgłasza taki projekt, że będą wsadzać do więzienia, tak? I potem oczywiście on jest skazany na pożarcie, bo oni nie są aż tak głupi, żeby to wprowadzić, to jednak część wyborców, tych mniej poinformowanych, myśli sobie, może będą wsadzać, na wszelki wypadek zagłosuję. Z tego, co wiem, w tym projekcie, który jest aktualny, coś, tutaj mam jakieś sprzężenie, ale już po nim. Jeszcze jedno pytanie, takie może bardzo, bardzo istotne, ponieważ zbliża się 1 maja i nas, ludzi lewicy, bardzo... Ale nie, Czesiu! Czesiu, facet gada, nie zakłuszaj go, niech powie, no bo nie, nie słyszę tego. A ja słyszę. No i co jest? Bo pan mówi, że jednak będzie mandat, tak? Halo? Proszę, tak już. No nie, bo wygląda to, że... Ja tego nie słyszałem, ja słyszałem sprzężenie głosu. A, no dobra. No, to sprzężenie jakieś było. Sprzężenie głosu, więc dlatego ja wróciłem i ruszyłem już, bo mówię, przez jakieś sprzężenie głosów nastąpiło, bo słyszałem ciebie ponownie po prostu. I teraz właśnie temat, który nas, ludzi lewicy, powinien bardzo interesować. Zbliża się 1 maja, prawda? Mamy nadzwyczajne warunki. Demonstracje są niemożliwe. W jaki sposób my jako ludzie lewicy, jeżeli ten zakaz będzie obowiązywał, powinniśmy świętować, celebrować 1 maja? Może to jest, warto też temu poświęcić kilka chwil. Ja powiem tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja w którymś momencie tam upomniałem się o tych wszystkich ludzi, którzy muszą chodzić do pracy, tak? Bo duża część ludzi pracy wciąż chodzi do pracy. To są i górnicy, i służby medyczne, ale i sprzedawczynie, praczki. No jest cała masa ludzi, którzy pracują, kierowcy autobusów chociażby i tak dalej. Zresztą my o tym wiemy najlepiej, bo nasza partia składa się właśnie z takich osób. I chcę powiedzieć, że ktoś nawet wysunął taki argument, że myśmy może pochopnie zrezygnowali z tegorocznego pochodu pierwszomajowego, bo jest taki paradoks, że ludzie pracy wprawdzie muszą chodzić do roboty, ale nie wolno im świętować swojego święta, prawda? Natomiast oczywiście to jest trochę przewrotny argument, no bo ludzie muszą, ale jak nie muszą, to nie ryzykują, tak? No a święto 1 maja nie jest jeszcze w Polsce tak popularne, żeby ludzie, że chcieli wyjść na ulicę i zaryzykować dodatkowo swoim zdrowiem, prawda? Po to, żeby je uczcić. Może kiedyś tak będzie, na razie tak nie jest. A my nie jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, nie będziemy ludzi, że tak powiem, narażali na dodatkowe te ryzyka. Natomiast myślę, że powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić, jak to święto zaakcentować. My nie mamy jeszcze gotowego pomysłu. Natomiast to, co jest ważne w tej dyskusji, to, że ty powiedziałeś nie. To, co ja dotychczas było moją świadomością. No trudno, w tym roku odpuszczamy. Ty tylko zapytałeś, co zrobimy zamiast. I ja ci bardzo za to pytanie dziękuję, bo właśnie zaczynamy nad tym myśleć. Jeszcze jakieś pytania, czy poprosimy Piotra o podsumowanie? A więc Piotrze, poprosimy, podsumuj nasze spotkanie, powiedz kilka słów na zakończenie. Natchnij nas jakąś pozytywną energię, znaczy, na kolejne. Znaczy, dobra robota. Dobrze, że zaczęliście to, nawet jeżeli dzisiaj jest to taka grupa niszowa, która się tutaj rozmawia w najlepsze. Nie. Na Facebooku ogląda nas ponad 100 osób. No to już, to jest trochę większa nisza, okej. Okay. No. Natomiast wszystkich, którzy oglądają, ja serdecznie chcę pozdrowić. I chcę powiedzieć, że to, co powiedziałem na początku, że my mamy kapitalną szansę, żeby się naradzać i żeby myśleć, bo mamy nareszcie na to czas. Pamiętacie, że zawsze goniła nas kolejna demonstracja, kolejna pikieta, kolejna konferencja i właściwie nie było kiedy usiąść i pomyśleć, czy usiąść i pogadać. Bo ciągle goniły nas kalendarze. Teraz kalendarze, że tak powiem, żółkną, a my mamy siebie, mamy tą sieć, mamy długopisy, ewentualnie komputery, żeby pisać projekty, żeby wymyślać pomysły i żeby ustawiać
żagle przed pierwszym huraganem i zróbmy to. Zróbmy to razem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie wszystkim uczestnikom, którzy dołączyli do nas poprzez program Zoom, ale także tym, którzy z nami byli, obserwowali nas na Facebooku i mamy nadzieję, że wkrótce będzie kolejne spotkanie czwartkowe, może w przyszłym tygodniu, o którym będziecie Państwo informowani za pośrednictwem profilu społecznego Forum Wymiany Myśli. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Cześć. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.